dzisiaj Wam pokażę mojego nowego pet shopa, którego zrobiłam z modeliny. Pewnie już go widzieliście na miniaturce, bo ja nie ustawiam miniaturek, może się sama zrobiła miniaturka. A w tle jest mój szkicownik, bo jest rysunkiem, ale nieważne, bym się nie chciał szukać tła. No i ten pet shop wygląda tak. Jest z tutorialu tam kogoś, ale nie pamiętam kogo, ale trochę pozmieniałam w nim, no i oczywiście nie ma ostrości. O, tak wygląda ten pet shop. No i zacznijmy od początku. Jest zrobiony z modeliny. Tam zmieszałam różne modeliny, ale głównie on jest zrobiony z Astry i trochę Fimo. I robiłam go około 4 godziny. 4-5 godzin go robiłam. Kręci mu się głowa, jak widzicie. Jest ona na druciku, ale widzę, że ta głowa już wypada, bo nalałam na ten drucik, bo ta głowa mogła mi ją tak ruszać, ale jak chciałam, że Petr obchodzi, to wtedy wypadała ta głowa. Więc wzięłam klej na gorąco i pokleiłam ten drucik, tak zrolowałam w palcach i wsadziłam dopiero w tę dziurkę, żeby to tak nie wypadało. Ale chyba będę musiała znowu podkleić. I ten pet shop, zaraz dam jakiegoś innego pet shopa koło. Nie wezmę popa, no. A w sumie wezmę popa, bo mam u samej góry. W jakich on jest wymiarach. Starałam się go w rzeczywistych wymiarach zrobić. O. Taki, no, trochę jest wyższy niż normalny pet shop. No, ale no trudno. No i zacznę mówić, jak go zrobiłam. Do głowy, znaczy do głowy. Głowę zrobiłam tak, że wzięłam folię aluminiową i zrolowałam w kulkę, bo po prostu szkoda mi było modeliny i bałam się, że by mi brakło, jakbym zrobiła całą głowę. Więc to jest kulka folii aluminiowej. Po prostu zrobione w takie bardziej jajko niż kulkę. Dlatego tył głowy tak strasznie wygląda. Bo to jest cieńsza warstwa tej modeliny. No i potem zrobiłam te oczy, uszy. To jest z modeliny te kropki, wszystko. Ma mega wyczesz. Ale jak będę następnym razem robiła pet shopa znowu z modeliny, to już zrobię mu większe te dziury na oczy, żeby one nie były takie wyczesz, żeby nie był. Bo na pewno kiedyś jeszcze zrobię pet shopa z modeliny. Też na pewno popa, bo mam bardzo dużo marzeń takich, a na pewno nigdy ich wszystkich nie zrealizuję, więc mogę już zacząć lepić. I ten Petro był właśnie w tym tutorialu, ale już nie będę używać, jeśli będę robiła Petro, to już nie będę używać tutoriali. No i wzięłam... To się nie nazywa wkręt. Nie pamiętam, jak to się nazywa, bo dawno nie lepiłam z modeliny i już zapomniałam te wszystkie nazwy tych rzeczy do modeliny. Ale to jest takie, że jest taka kreseczka i taka pętelka na końcu. Tą pętelkę wsadziłam tu do szyi i do głowy resztę. Musiałam piłować szyję, bo zrobiłam za długą. A ja to piekłam osobno, głowę i ciało, więc... No, łapki są takie, tu jest takie serduszko, zbyt wystaje, bo w normalnym pet shopie tym, bo jak widzicie to jest jamnik walentynkowy, tylko zrobiłam mu własne oczy, w sensie nie takie jak on ma, tylko takie jak ja mu wymyśliłam, więc nie ma tych serduszek w oczach, ale normalny jamnik walentynkowy to serduszko ma namalowane, a mój ma mega takie wystające, no. Tak on ogólnie wygląda. I nie ma dziurki, bo to nie jest oryginalny pet shop. Ale ma stopy pomalowane lakierem bezbarwnym, matowym, bo jak chciałam mu zwykłym pomalować przeźroczystym, to się okazało, że mi się zepsuł. Muszę sobie kupić. No i jest matowym topem i nie ma ostrości.
O, w końcu mam ostrość. Takie matowe są te stopy. No nie bardzo, ale matowe. I ogólnie tak wygląda ten pet shop. Jeśli Wam się podoba, dajcie łapkę w górę i piszcie w komentarzach, jakie mogę robić następne pet shopy z modeliny. No to cześć! Tak, PS to zostawcie łapkę. Wiem już, że już to mówiłam, ale zostawcie łapkę.